Sekwoje to jedne z największych i najdłużej żyjących drzew na naszej planecie. W stanie Kalifornia w USA, w parku Coa Streetwood został zlokalizowany wyjątkowy okaz. Jest to najwyższe drzewo na świecie, którego wysokość wynosi 115 metrów, 61 cm. Nazwano je Hyperion, a jego dokładna lokalizacja jest okryta tajemnicą, by uchronić go przed wścibskimi turystami. W 2002 roku w Polsce w miejscowości Szymbark powstała najdłuższa deska świata mająca 36 metrów i 83 cm. Niestety ten rekord został pobity przez Niemców. Długo nie trzeba było czekać. W maju 2012 roku rozpoczęło się wycinanie ponad 46-metrowej deski. Cięcie trwało 2 tygodnie, a finał odbył się 2 czerwca i udało się. Spośród 2000 drzew rosnących nad jeziorem Ostrzyckim wybrano prawie 50-metrowy okaz. Deska, która, jak się dzisiaj okazało, pobiła aktualny rekord należący do Niemców, mierzy 46,53 m. Ostatnie cięcia piłą ręczną odbyło się 2 czerwca, w 10. rocznicę ustanowienia poprzedniego rekordu, a dokonali je Danuta i Lech Wałęsowie. Oficjalne wymiary rekordowej deski wynoszą 46,53 m długości, 87 cm szerokości w najszerszym miejscu oraz 8 cm grubości. Rekordowa deska została wycięta z ponad 120-letniej daglezji. Sokotra to odizolowany niezwykły zakątek świata z zadziwiającymi drzewami. Należąca do Jemenu wyspa znana jest z endemicznych gatunków roślin, czyli takie, które nie występują nigdzie indziej. Jedną z bardziej znanych roślin rosnących jedynie na Sokotrze jest róża pustyni przypominająca nieco mały baobab oraz podobne kształtem pnia, ale większe drzewo ogletowe. Jeszcze bardziej charakterystyczna jest występująca tam dracena smocza zwana smoczym drzewem albo smokowcem. Jej rozłożysta korona porośnięta jest liśćmi jedynie od góry, odkrywając parasol nagich gałęzi pod spodem. Dracena wydziela czerwoną żywicę zwaną smoczą krwią. To jedno z ostatnich miejsc na Ziemi, gdzie przyroda jest naprawdę nieskażona. Tak bardzo, że nazywają ją wyspą obcych.